Witajcie, moi drodzy, w drugim sezonie w 2018 roku w Joomla. To proste. Dzisiaj będzie, moi drodzy, o tym, jak oddać swoją stronę, żeby nie wyglądała bardziej CMS-owo, tylko bardziej pro, czyli pozbędziemy się kilka takich ewidentnych, znaczących cech Joomla, czyli logo przy logowaniu, logo po prawej stronie i kilka innych mniejszych rzeczy. A już za niedługo, moi drodzy, pojawi się też kurs, który przygotowuję specjalnie dla was, jak przyspieszyć wasze strony Joomla. Także zachęcam, moi drodzy, na wejście do mnie na stronę czyli mjmartino.eu i tam zapisanie się do newslettera. Taki będzie pop-upik, wam wyskoczy i tam się zapiszcie. I ja wam wyślę maila. No dobra, moi drodzy, no to zaczynamy. Na początek, wiadomo, logujemy się. OK, moi drodzy, po zalogowaniu na zapleczu przechodzimy sobie na rozszerzenia, szablony i style. I zmieniamy sobie tutaj u góry na zaplecze. Jak widzicie, jest tutaj dostępny jeden szablon. Jest to szablon Isis. I przechodzimy sobie na zakładeczkę wzbogacanie. I teraz w tym momencie możemy sobie tutaj zmieniać różne rzeczy, które nas interesują. Na przykład zmień kolor tła logowania. Ja bym chciał, żeby to było, jak sobie będzie, może nie różowy, ale czerwony. Tak jest. Chciałbym, żeby pasek był czarny. No i teraz tak. Mamy dwa logo. Jedno logo to jest to logo, które pokazuje się o tutaj. I drugie logo, które jest do logowania. Wybierzmy sobie jedno i drugie. To było pierwsze, czyli to takie mniejsze, to sobie załóżmy tutaj. I wybierzmy sobie drugie. Zapiszmy sobie i widzicie już tutaj nam się zmieniło nie mamy tutaj Joomla wygląda bardziej Pro ale z drugiej strony na co nam tutaj na przykład informacja szablony edytuj styl można to zmienić na przykład nie wyświetlaj nagłówków tak to jest jedna rzecz którą wam dzisiaj chciałem pokazać jest jeszcze Druga rzecz bardzo istotna, która może się nie podobać lub jest zbędna. Na przykład tutaj takie menu pomoc, tak? No bo na co nam jest ono tutaj w zasadzie potrzebne. Przechodzimy sobie do modułów. Zmieniamy sobie na zaplecze i odnajdujemy sobie taki moduł jak admin menu. Przechodzimy sobie do niego i mamy tutaj pomoc menu. Czy chcemy ukryć? Tak, chcemy ukryć. Jest super. Nie mamy teraz już y, żadnego menu pomoc. Weźmy sobie to, zamknijmy. I ostatnia rzecz, jaką moglibyśmy się pozbyć, to na przykład y, nazwie tutaj na dole Joomla i numerek wersji. Choć w sumie numerek wersji nie zniknie. Przechodzimy sobie, przechodzimy sobie na wersja i pokaż. Nie, nie chcemy. I oto w tym momencie znika nam nazwa Joomla. Zapisujemy sobie moduł. No i wylogujmy się. Zobaczmy sobie, jak wygląda nasz front. Proszę bardzo, mamy logo. Mogłoby być troszeczkę większe, aby po prostu się lepiej skalowało. Mamy zmieniony background na kolor czerwony, tak jak sobie zdefiniowałem. Moi drodzy, zachęcam Was do subskrybowania kanału. Na dzisiaj to by było na tyle. To takie kilka prostych trików, które każdy może zastosować przy oddawaniu swojej strony, i przez to będzie wyglądała bardziej yy, pro, a mniej CMS-owo. Bo jak wiadomo, niektórzy mają problem, że coś stoi na Joomla, choć to w sumie drugi największy CMS na świecie. Ja nazywam się Marcin Równicki, dziękuję za uwagę i moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku.